takie małe zagajenie tematu. Zauważyłem, że jest coraz więcej zarówno zagrań ze strony Niemiec, takich zagrań mocarstwowych, jak i Niemcy są zaczynane postrzegane coraz częściej jako mocarstwo. Po pierwsze, w ramach Unii Europejskiej widać, że państwa na eurozonie tracą, Niemcy zyskują. Po raz pierwszy chyba w historii, na pewno po raz pierwszy w historii, Niemcy mają taką gospodarkę mniej więcej jak Francja i Wielka Brytania razem. Takich rzeczy nigdy nie było. Czy to weźmiemy renesans, czy XVII wiek, czy XIX wiek, nigdy czegoś takiego nie było. Nigdy nie było tak, że Niemcy i że Wielka Brytania i Francja razem to jest dopiero poziom Niemiec, jakby powiedzieć, mocarstwowy pod względem ekonomicznym. Także żyjemy w ciekawych czasach. Tych znamion tego, że Niemcy są też traktowane jako wzrastająca potęga, jest więcej. Oni sami nie wiedzą, co oczywiście z tą władzą za bardzo zrobić, niestety, no ale mają władzę w Unii Europejskiej. Teraz po wyjściu Wielkiej Brytanii to już praktycznie absolutną, bo zrujnowana Francja nie ma niewiele do powiedzenia, raczej się na nich zdaje. Ale są inne jeszcze ciekawe rzeczy. Na przykład z serii De Agostini pojawiły się taka włoska, ale tak naprawdę międzynarodowa seria różnych kolekcjonerska. No i pojawiają się tam odrzutowce. No i te odrzutowce, tam są odrzutowce w malowaniach różnych krajów. No i są też na przykład kraje, które Niemcy i inne kraje europejskie rozwijają wspólnie w ramach wspólnych projektów. Na przykład takim projektem była Pana Via Tornado. To Niemcy, Włosi i Brytyjczycy rozwijali wspólnie. I jest, a obecnie jest projekt Eurofighter Typhoon, który wspólnie robili Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy i Włosi. Z tym, że pod koniec Francuzi się wycofali, robili własny projekt Rafale, a miejsce ich zajęli Hiszpanie. Tak czy inaczej, godne notowania jest to, że oba te samoloty pojawią się w niemieckim malowaniu, ale równie dobrze mogły być brytyjskim, francuskim, hiszpańskim, prawda, włoskim, ale nie, oba są w niemieckim malowaniu w tej serii. W amerykańskich filmach widzimy bardzo często, że liczące się kultury, których Amerykanie się obawiają, są dobrze czytane językowo. To znaczy, aktorzy, którzy grają Rosjan, no rzeczywiście mówili po rosyjsku w czasie zimnej wojny na przykład, natomiast olewano inne języki, poza może francuski. Teraz, później jak Arabowie wysadzili to i owo w Stanach Zjednoczonych, terroryści, no to także arabski stał się coraz bardziej prawidłowy, a obecnie niemiecki stał się bardziej prawidłowy. Poza tym na przykład to widać, że w amerykańskich filmach rosyjski jest prawidłowy, niemiecki jest prawidłowy, chiński jest prawidłowy, arabski jest prawidłowy, a inne języki niekoniecznie. Włoski jeszcze czasem, no bo jest dużo Amerykan włoskiego pochodzenia. Inne to tak niekoniecznie. Także po Hollywoodzie widać. Poza tym bardzo wiele filmów, które się mają dziać w Europie, dzieją się w Niemczech. Niemcy są ciekawe dla Amerykanów. Dawniej było tak, że domyślnie Europa to była Francja, teraz domyślnie to Niemcy. I widać to po filmach, widać to po filmie Homeland na przykład, po serialu Homeland, cały sezon był w Niemczech. Niesłychane dawniej. Dawniej naprawdę niesłychane. Niemcy były krajem egzotycznym dla Amerykanów, teraz już nie są egzotyczne. Amerykanie się z Niemcami coraz bardziej liczą. I widać tutaj te przepychanki, no, amerykańsko-niemieckie, także żyjemy w ciekawych czasach. Niemcy podnoszą głowę.